Szczęść Boże, Paweł Rzymyszkiewicz, zapraszam na informacje dnia. Szlak turystyczny na Giewont został zamknięty do odwołania. W Zakopanem trwa 3-dniowa żałoba po ofiarach tragicznej burzy. Służby apelują o ostrożność podczas górskich wędrówek. Ponad 140 rannych, 4 ofiary śmiertelne, w tym 2 dzieci. Do tak wstrząsającej tragedii w polskich górach jeszcze nie doszło. Dostaliśmy kolejną serię zgłoszeń ze wszystkich różnych stron o rażeniu wielu osób w rejonie Giewontu, w rejonie Krzyża na Giewoncie, osób w ciężkim stanie, osób, które zostały zrzucone, które pospadały z dużej wysokości. Wiele z nich miało poważne poparzenia i urazy czaszki. Około 150 osób było hospitalizowanych, także to daje wyobrażenie o skali tego wydarzenia, tej tragedii. Po tej tragedii burmistrz Zakopanego ogłosił 3-dniową żałobę. Doszło do tragedii w Tatrach i zginęło wiele osób, jak i bardzo dużo zostało poszkodowanych. Mam nadzieję, że wszyscy łączymy się w bólu z tymi rodzinami. Szlak turystyczny na Giewont został zamknięty do odwołania. Służby ratownicze apelują do turystów o szczególną ostrożność i śledzenie prognoz pogody. Ona rzeczywiście nadciągała bardzo szybko. Ale też nie mamy wątpliwości, bo byliśmy w górach bezpośrednio, że co najmniej pół godziny wcześniej ta burza już była słyszalna i widzialna, a ludzie nadal podchodzili w kierunku Giewontu. A należało zawrócić. W sytuacji, kiedy idziemy w góry przy prognozie nie najlepszej, powinniśmy wybrać też cel łatwiejszy. Takie miejsce, z którego łatwo jest się wycofać, gdzie w razie załamania pogody nie spotka nas taka sytuacja. W wysokich górach pogoda czasami potrafi zmienić się o 180 stopni w zaledwie kilkanaście minut. Musimy po prostu na bieżąco w górach sprawdzać, co się dzieje nad głową, patrzeć na chmury, obserwować wiatr, a przede wszystkim odgłosy burzy. No i absolutnie w takiej sytuacji, kiedy wszystko wskazuje na to, że ta burza nadejdzie, po prostu zawrócić. Jak mówią toprowcy, ofiar mogło być znacznie więcej. W 2002 roku w Polsce zarejestrowano Komunistyczną Partię Polski, która funkcjonuje do dziś. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie domaga się jej delegalizacji. W sprawie wielokrotnie głos zabierało Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Już od kilkunastu miesięcy po naszych monitach prokuratura krajowa prowadzi dochodzenie mające na celu stwierdzić, czy Komunistyczna Partia Polski nie przekracza polskiego prawa. Jak tłumaczy dr Jerzy Bukowski, chodzi tu o artykuł 13 Konstytucji, który zabrania propagowania ideologii totalitarnych, faszystowskiej, nazistowskiej, komunistycznej oraz o artykuł 256 kodeksu karnego. Jeżeli kilka tygodni temu z satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości, że jakaś skrajnie prawicowa organizacja, a taka o nazistowskim trochę charakterze, Duma i Nowoczesność, została rozwiązana, no to ja oczekuję, że teraz bardzo szybko, symetrycznie zostanie rozwiązana Komunistyczna Partia Polski. I tu nie chodzi o tę przedwojenną KPP, a Komunistyczną Partię Polski zarejestrowaną w 2002 roku, czyli w III Rzeczypospolitej. W niepodległej Polsce zarejestrowano Komunistyczną Partię Polski, jawnie odwołującą się do hasła proletariusze wszystkich krajów łączcie się, mówiącą, że trzeba odebrać burżuazji władzę i przekazać ją ludowi pracującemu miast i wsi, używającą zakazanych symboli komunistycznych sierpa i młota. Być może już niedługo cała sprawa będzie miała swój finał. Wszystko dzięki wysiłkom Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Barbary Bubuli. Dowiedzieliśmy się, że prokuratura krajowa, jak napisał w odpowiedzi pan prokurator Święczkowski, już powoli jest na etapie przygotowywania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Bo to właśnie Trybunał Konstytucyjny ma moc delegalizacji zarejestrowanych partii w Polsce. Już dziś we francuskim Biarritz rozpocznie się coroczny szczyt grupy G7. Po raz kolejny odbędzie się on bez udziału Rosji.
Przez dwa dni przywódcy Stanów Zjednoczonych, Francji, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Kanady, a także przedstawiciele Unii Europejskiej będą rozmawiać o wyzwaniach w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i ochrony środowiska. Przewodnim tematem szczytu ma być zwalczanie nierówności, mówi politolog Jarosław Komorniczak. Francja, która jest teraz przewodniczy pracą grupy G7, jako swój główny sztandar uczyniła kwestię równości, równości gospodarczej, społecznej, ale również kwestie bezpieczeństwa, więc te tematy na pewno będą się pojawiać. Na pewno pojawi się temat zwiększenia współpracy z państwami Afryki. Oczywiście pojawią się kwestie spraw ważnych z punktu widzenia polityki międzynarodowej, czyli kwestia polityki bliskowschodniej, kwestia Iranu, kwestia Korei. Do 2014 roku członkiem grupy skupiającej najbogatsze państwa świata była także Rosja, przypomina dr Leszek Pietrzak, historyk. Rosja została wykluczona z G7 po aneksji Krymu, po tym jak sprowokowała, jak wywołała wojnę na wschodniej Ukrainie. Teraz coraz częściej pojawia się kwestia jej ponownego przyjęcia do grupy państw G7. Przeciwne temu posunięciu jest Unia Europejska. Z kolei Stany Zjednoczone opowiadają się za powrotem do formatu G8 z udziałem Rosji. A co na to pozostali przedstawiciele grupy G7? Na dzisiaj Niemcy i Wielka Brytania wydają się być przeciwne. Bardziej zachowawczym w tym zakresie jest prezydent Francji Macron, który nie wyklucza definitywnie członkostwa Rosji w G7, ale uzależnia to od osiągnięcia jakichś celów, które by były korzystne dla Europy. Takim celem miałaby być kwestia zamknięcia sprawy Ukrainy przez Rosję. Głos w sprawie zabrał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który kwestię powrotu Rosji do G8 uzależnia od zwrotu przez to państwo należącego do Ukrainy Krymu. Od marca 2014 roku po wykluczeniu Rosji z G8 nic się nie zmieniło. Ukraiński Krym nadal jest okupowany. Ukraiński Donbas wciąż cierpi z powodu wojny. Zwrot okupowanego Krymu, wstrzymanie działań bojowych w Donbasie oraz uwolnienie ponad 100 więźniów politycznych i ukraińskich marynarzy będzie prawdziwym sygnałem dla świata, że Rosja jest gotowa ponownie zająć swoje miejsce w porządku dziennym wysokiej dyplomacji. Kwestia ta nie może zostać pominięta. Wówczas Rosja czułaby się bezkarna, dodaje politolog Jarosław Komorniczak. Wydaje się, że wycofanie się z państw grupy G7 z żądania uregulowania kwestii Krymu, zanim Rosja wróci do obrad grupy, byłoby sygnałem dla Rosji, że de facto może robić cokolwiek, a ewentualne skutki będą prędzej czy później zakończone. W niedzielę na marginesie szczytu G7 ma dojść do spotkania premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Tusk tu tak naprawdę jako przywódca ma niewiele do powiedzenia. Tutaj przede wszystkim decydującą rolę odnośnie gospodarczych kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii będzie miała do powiedzenia Francja i Niemcy. Podkreśla politolog dr Andrzej Zapałowski. Francja, choć boryka się z wieloma wewnętrznymi problemami, nadal chce być główną siłą europejskiej i światowej polityki. Potwierdzeniem tego jest zapowiedź prezydenta Emmanuela Macrona, jakoby to jego kraj miał być rzecznikiem Europy podczas szczytu G7. Francja będzie przede wszystkim pilnować, jak każdy kraj, swoich interesów. Od dawna pokazuje, że raczej nie ma myślenia w perspektywie Unii jako szerokiej wspólnoty niezależnych państw, która miałaby jakąś swoją własną politykę. A takie postrzeganie wspólnoty przez Francję jest zgoła inne od postrzegania Unii Europejskiej, chociażby przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polskę. Okazją do tego, by przekonać Emmanuela Macrona do modelu Unii jako wspólnoty autonomicznych państw, będzie zapowiadana na początek przyszłego roku wizyta prezydenta Francji w Warszawie. 23 listopada kraj kwitnącej wiśni odwiedzi Ojciec Święty. Papież Franciszek podczas czterodniowej wizyty w Japonii uda się do Hiroshimy i Nagasaki. Pielgrzymka jest symbolem wołania o pokój. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że świat musi dążyć do rozbrojenia nuklearnego. Dlatego pielgrzymka papieża Franciszka jest wezwaniem do dialogu i pokoju, zaznacza ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii Duchowości na Uniwersytecie Papieża Jana Pawła II w Krakowie. Ojciec Święty odwiedza Hiroshimę i Nagasaki tak jak jego poprzednik, ponieważ są to dwa miejsca symbole
tam spadły bomby, pierwsze bomby atomowe, które zniszczyły Japonię, tysiące, dziesiątki tysięcy Japończyków. Zawsze Hiroshima i Nagasaki to jest takie miejsce ostrzeżenia dla świata. Jeżeli ten świat nie będzie szedł za Bogiem, jeżeli odrzuci Boga, to jest wielkie niebezpieczeństwo, że i dzisiaj świat może sam siebie zniszczyć. 24 listopada papież będzie się modlił w Nagasaki w katedrze Urakami, która została odbudowana po ataku atomowym, a w Hiroshimie uczci pamięć ofiar w Muzeum Pomnika Pokoju. Ojciec Święty jedzie do Japonii po śladach swojego wielkiego poprzednika, Jana Pawła II, który w 1981 roku odwiedził Japonię. Wtedy Japończycy przyjęli bardzo żywo Ojca Świętego Jana Pawła II i ufamy, liczymy na to, że również i dzisiaj katolicy Japonii przyjmą z odwagą Ojca Świętego Franciszka. Papież podczas pielgrzymki spotka się także z osobami ocalałymi z ataków atomowych z 1945 roku, a 25 listopada na stadionie w Tokio będzie koncelebrował mszę świętą. I w tym wydaniu to już wszystko. Po południu spotka się z Państwem Julita Przyczka. Z Panem Bogiem.